Jakub Maciejewski, Telewizja w Polsce, PL program Gorące Pytania. Drodzy Państwo, w pierwszej bardzo ważnej części programu rozmawialiśmy o Bolesławie Bierucie i o tym, że on znajduje zrozumienie w części młodego pokolenia polskiej lewicy. Teraz skupimy się na żołnierzach wyklętych. Będą o tym rozmawiali moi goście: Arkadiusz Domerecki, Polska Partia Robotnicza, Sebastian Maciejko, Młoda Prawica. Witam panów serdecznie. I przypomnę, że Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z marszałek Witek na czele postanowił uczcić żołnierzy wyklętych minutą ciszy i przypomnieć postać Zygmunta Szendzielarza, pseudonim Łupaszka. Zobaczcie państwo, jak to wyglądało, i zobaczcie, jak część opozycji, zwłaszcza z Nowoczesnej, wyszła z sali, a lewica oczywiście siedziała, nie podjęła tematu na stojąco, jak prosiła marszałek Sejmu. Proszę o materiał. Wysoka Izbo. 71 lat temu w więzieniu na Mokotowie strzałem w tył głowy zamordowany został major Zygmunt Szendzielarz Łupaszka, dowódca 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Wraz z nim komuniści zamordowali trzech innych oficerów, towarzyszy walki: podpułkownika Antoniego Olechnowicza, pseudonim Pochorecki, podporucznika Lucjana Minkiewicza, pseudonim Wiktor, i kapitana Henryka Borowego Borowskiego, pseudonim Czmiel. Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy. I teraz materiał, jak właśnie wychodzili z sali część polityków opozycji. Podpułkownika Antoniego Olechnowicza, pseudonim Pochorecki, podporucznika Lucjana Minkiewicza, pseudonim Wiktor, i kapitana Henryka Borowego Borowskiego, pseudonim Czmiel. Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy. Polityków Platformy została, honorując na stojąco. Zapytam pana Sebastiana Maciejkę z Młodej Prawicy. To byli żołnierze, którzy często walczyli od 1939 roku, od napaści Niemiec i Sowietów we wrześniu. Walczyli ponad dekadę czasami, gdy zmieniły się realia, o tę samą niepodległą Polskę. Jak to jest, że część polityków dzisiaj nie tylko inaczej ocenia ich zasługi, tylko ostentacyjnie wychodzi, gdy mówi się o torturach komunistycznych wobec polskich żołnierzy? Panie redaktorze, no ja to zachowanie oceniam jednoznacznie negatywnie. Uważam, że nawet jeżeli są jakieś wątpliwości co do pojedynczych życiorysów niektórych żołnierzy wyklętych, to absolutnie nie można tutaj przyjmować takiej ostentacyjnej postawy, właśnie jaką przybrali posłowie Platformy czy lewicy w Sejmie. No ja uważam, że dobrze, że właśnie na przestrzeni ostatnich kilku lat ten temat związany z żołnierzami wyklętymi, on wrócił do debaty publicznej, ponieważ on był w dużej mierze zapomniany, nie było go za bardzo w tym systemie nauczania historii, chociażby w Polsce w III RP. Uważam, że trzeba o tych postaciach pamiętać, należy im się szacunek, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, niektórzy walczyli kilka czy nawet kilkanaście lat o wolną Polskę, zarówno z Niemcami, jak i z Sowietami, należy im się szacunek. Drodzy państwo, tylko jeszcze powiem o pewnej dezinformacji, którą Klaudia Jachira wprowadziła. Część lewicy powołuje się na książkę wydaną na początku 2015 roku przez IPN, książkę Pawła Rokickiego, Glinciszki i Dubinki. Chodzi o dwie litewskie wsie, na które polscy partyzanci wykonali atak odwetowy za wcześniejszy napad Litwinów, wtedy zresztą kolaborujących z Niemcami. I Paweł Rokicki, który wydał tę książkę w IPN-ie czasów Platformy Obywatelskiej, jego praca została zdruzgotana przez innych autorów: Kazimierza Krajewskiego, mecenasa Grzegorza Wąsowskiego. Kazimierz Krajewski, doktor, zajmuje się tą historią od 40 lat, jeszcze za PRL-u spotykał się z tymi wyklętymi. Nie istnieje żaden rozkaz, żaden dokument, który by wskazywał, że Łupaszka był odpowiedzialny za tę zbrodnię. Nie istnieje. Choć do różnych nadużyć, jak mówił też pan Maciejko, dochodziło ze strony różnych żołnierzy. Ale wracamy do pana Domereckiego, no bo jak rozumiem, jeśli dla was w jakiś sposób Bierut jest czy był modernizatorem Polski, to żołnierze wyklęci, którzy mieli wizję Polski wolnej od wpływów sowieckich, są przykładem negatywnym. No tak, są przykładem ludzi, którzy walczyli o tą Polskę
minioną, o tą Polskę dwudziestolecia międzywojennego, która no, dla milionów ludzi, szczególnie tych najbiedniejszych, no, była zawodem, była państwem, które tak jakby ich traktowali się osieroceni, te klasy, te warstwy najuboższe, te klasy pracujące. I walka o przywrócenie bez tutaj modernizacji, no była generalnie walką, przez nas jest oceniana, przez nasze środowiska socjalistyczne, jako tamowanie rozwoju Polski, jako hamowanie, jako przeszkadzanie. I to nie tylko takie środowiska, które przed wojną się utożsamiały z lewicą, bo na przykład podobnie sprawę oceniła część środowisk narodowych, które po wojnie zorganizowały się wokół postaci Bolesława Piaseckiego i Stowarzyszenia PAX. Przepraszam. I właśnie dlatego oceniamy to negatywnie. Nie chodzi już o samo to, co robiono w walce o tą sprawę strony tak jakby tej naszej krajowej wojny domowej, która jakie zbrodnie popełniała. Chodzi już, zacznijmy od tego, która strona utożsamiała interesy Polski. No tutaj próba odbudowy Polski bez żadnych zmian, bez zmian typu reforma rolna, bez zmian typu ukrócenie wpływów kapitału zagranicznego, no była próbą restauracji czegoś, co nie miało i tak szansy Panie być Arkadiuszu, ale jedna rzecz, bo słusznie pan powiedział, że część narodowców, to Adam Doboszyński też przecież komunistów zamordowany, mieli też pewne, chcieli modernizacji Polski, ale pan mówi o tym, jak to biedocie było źle przed wojną i że dla nich coś dobrego komunizm zrobił. Ale przecież chłopów wywłaszczano, próbowano im siłą odbierać ziemię. W Polsce się to nie udało, tylko 10% ziemi udało się skolektywizować i stworzyć PGR-y. Czy pan uważa, że to, co było w Sowietach kołchozami, a u nas było PGR-ami, to jest właśnie to bogacenie społeczeństwa i to było właściwe rozwiązanie ekonomiczne? Odebrać ziemię chłopom i zmusić ich do pracy w kolektywnych przedsiębiorstwach? Pan uważa, że to było i słuszne moralnie, i wydajne ekonomicznie? Zacznijmy po pierwsze od tego, że kołchozy i PGR-y to całkiem równe rzeczy, ponieważ PGR, Państwowe Gospodarstwo Rolne, one były tworzone często z wielkich majątków, które nie zostały rozparcelowane między bezpośrednio chłopstwo, ale zostały stworzone często też na dawnych majątkach kościelnych były tworzone. Ale zwykłym chłopom też odbierano. Były bunty, kobiety kładły się pod traktorami partyjnych, którzy przyjeżdżali pojedyncze pola zaorać w jedno wielkie PGR-owskie latyfundium. No zwykłych chłopom też chciano odebrać raczej ziemię. Raczej kolektywizacja nie polegała na odbieraniu ziemi, tylko na tym, żeby te gospodarstwa tworzyły kółka rolnicze, czyli gospodarstwa spółdzielcze. No nie zawsze to uwzględniało na tej wsi panujące nastroje i chęć w ogóle ludzi do pracy w takiej formie uspołecznionej. Konflikty czasami były między rodzinami, a tu ktoś mówi im, że od dziś pracujcie i traktujcie swoje gospodarstwa jak jedno, nie ma miedzy i macie działać wspólnie. Było to potrzebne w pewien sposób tego rozdrobnienia gospodarczego, przełamanie poprzez te spółdzielnie, no ale z drugiej strony był też czasami zdawał się opór ze względu na to, że po prostu nawet spory sąsiedzkie mające dawne już zaszłości utrudniały przeprowadzenie tych procesów. Ja oddam głos teraz panu Sebastianowi, bo nas czas goni. Panie Sebastianie, faktycznie to, co mówi pan Domerecki, jest wśród historyków po PRL-u, tych edukujących też w PRL-u, wśród niektórych publicystów, nie wiem, tygodnika Polityka czy tygodnika Przegląd, faktycznie taka wizja historii funkcjonuje. To pewne rzeczy się tam nie udały, ale generalnie modernizacja ekonomii, gospodarki, społeczeństwa była. Jak się pan do tego odniesie?
Znaczy, panie redaktorze, ja nie mam wątpliwości co do tego, że w Polsce w roku 56 żyło się lepiej, jeśli chodzi o standard życia, niż w roku 45. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że te zmiany, które nastąpiły i odbudowanie Polski z gruzów wojny, było wynikiem ciężkiej pracy Polaków pomimo istnienia dyktatury komunistycznej w Polsce, a nie dzięki istnieniu tej dyktatury w naszym kraju. No, dla mnie nie ma absolutnie żadnej wątpliwości, że przyjęcie właśnie tego modelu gospodarczego komunizmu czy realnego socjalizmu, ono spowolniło wydobywanie się Polski z biedy, ponieważ zawsze inicjatywa prywatna, wolny rynek są lepsze niż jakaś uspołeczniona wartość czy kolektywizacja. Panie Arkadiuszu, dlaczego w takim razie, jeśli komunizm pańskim zdaniem przy tych różnych błędach no, miał dobre postulaty, dlaczego społeczeństwo polskie było tak masowo przeciwne? W Krakowie, gdzie referendum nie udało się sfałszować, prawie 90% opowiedziało się przeciwko zmianom komunistów, które i tak były wówczas bardzo łagodnie przedstawiane. To co, Polacy nie dorośli do tych zmian komunistycznych? No jeszcze jedna rzecz, przecież środowiska prawicowe też chciały modernizacji Polski. To nie jest tak, że gdyby nie komuniści, to by wszystko leżało tak jak w 45 i dzisiaj byśmy jeszcze żyli w ruinach. Mamy 3 minuty niecałe, więc proszę o odpowiedź. Tylko jest kwestia tego, że po prostu przed wojną mieliśmy same te ograniczenia strukturalne, takie jak zbyt duży udział kapitału zagranicznego w naszej gospodarce, zbyt duże nierówności majątkowe, które powodowały z jednej strony nagromadzenie się bogactwa niespotykanego, a z drugiej strony potężną nędzę milionów rodzin. No a także mieliśmy ograniczenia w postaci rozdrobnienia. Tutaj potrzebna była jednak ta koncentracja kapitału, jak w soczewce, w tym funduszu państwowym, ażeby zrealizować te inwestycje, na które rozdrobnionych małych przedsiębiorstw nie byłoby stać. A co z tymi Polakami, którzy nie chcieli komunistów po wojnie, których była miażdżąca większość? Nie, to nie była miażdżąca większość, ponieważ tutaj trzeba pamiętać, że te zmiany, które popierali komuniści, którzy je wprowadzali, to również opowiedział się za tym PPS, Polska Partia Socjalistyczna, również opowiedziała się część środowisk narodowych, również część ludowców. No ale i na pierwsze pytanie tego, w referendum niesfałszowanej części w Krakowie 87, jeśli dobrze pamiętam, procent odmówiło tym propozycjom komunistycznym. No to jest wszyscy, bo to pytanie i tak było łagodnie sformułowane. No Polacy nie chcieli tego. Było wsparcie dla żołnierzy wyklętych. Ludzie nie pomagali ubekom tropić ludzi z lasu, ale pomagali ludziom z lasu tropić ubeków. Panie redaktorze, czy ja mogę jeszcze na sekundkę? Tak, ostatnie zdanie, pan Maciejko. Znaczy nie ma wątpliwości co do tego, że referendum z roku 46 było sfałszowane i Polacy nie chcieli komunistycznego modelu gospodarki, który potem wprowadzał całe nasze pokolenia, cały nasz naród w biedę. I jakby warto też pamiętać o tym, że ta patriotyczna przedwojenna lewica też była prześladowana w czasach stalinowskich. Więc mówienie tutaj o tym, że rzekomo doszło do jakiegoś zjednoczenia różnych środowisk wokół komunizmu czy Bolesława Bieruta, to jest jakaś teza, która jest, no uważam, co najmniej bardzo ryzykowna. Proszę państwa, ten temat jest nie do wyczerpania w 2 kwadranse, ale jako redakcja chcieliśmy państwu pokazać właśnie, że w Polsce mamy do czynienia z takimi kompletnie wykluczającymi się spojrzeniami na polską historię. Jak pisał Rymkiewicz, to chyba się już nie sklei. I te 2 punkty widzenia nasi widzowie mogliście państwo teraz poznać. Arkadiusz Domerecki, Polska Partia Robotnicza. Dziękuję uprzejmie. Sebastian Maciejko, Młoda Prawica. Również dziękuję. Dziękuję też bardzo państwu. Zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału. Poruszamy tematy najtrudniejsze. Zostańcie państwo z nami. Za chwilę następny program Gorące Pytania.